Cześć, witajcie moi drodzy, Witam zielski, bardzo serdecznie w kolejnym materialnym na moim kanale Ja oczywiście jestem Błacho, a w dzisiejszym odcinku krótkie podsumowanie tego co wydarzyło się w ostatni weekend standardową w lidze weekendowej oraz tego co czeka nas w przyszłości Zapraszam do oglądania Jak widzicie moi drodzy teraz na ekranie pożegnaliśmy dwie ikony z naszego składu Pierwszy Carlos Alberto, który nominalnie występował na środku obrony, gdzie zamieniałem go z Walkerem Bardzo dobry obrońca, polecam, aczkolwiek ta cena... 850 tysięcy monet porównując go do tego co dawał Anglik na tej samej pozycji Myślę, że IMO nie jest wart tych monet Wiadomo, że Walker wtedy fajnie zabezpieczał prawą stronę Ale jeśli to kosztuje 6 monet To niestety nie jest to warte upgrade'u Przynajmniej na ten moment, kiedy jeszcze nie wszyscy dysponują tak dobrymi kartami ofensywnymi Natomiast inaczej się sprawy mają w przypadku Garinczy Bo nim grało mi się zdecydowanie lepiej Nawet niż zwykłym Neymarem O czym niejednokrotnie Was informowałem podczas transmisji Wielu was nie dowierzało, aczkolwiek takie miałem odczucia i właśnie się z tym z Wami dzielę, iż Garincie moim zdaniem, jest lepszy, przynajmniej póki co, niż właśnie zwykła wersja Neymara. Co może też nie powinno być jakieś szokujące, oraz pod uwagę, że Garincie jest droższy o ponad 700 tysięcy monet, co jest bardzo dużą sumą. Aczkolwiek ja Garinciom wygrałem najważniejsze spotkanie na pozycji napastnika, właśnie obok Neymara w formacji 4-4-2 ale do tego zaraz przejdziemy. Jak prezentowałem wam w ostatnim materiale, w ten weekend przyjąłem taktykę 4-5-1 wersji drugiej, co było dosyć ciekawym wariantem, e, i nie ukrywam lekko się zaskoczyłem pozytywnie tą formacją, bo jest to naprawdę moim zdaniem ustawienie, którym można wbić bardzo dobre wyniki w Champions aczkolwiek troszkę czasem ta piątka ustawiona jakby w jednej linii była dla mnie problematyczna, gdy tam po zagraniu załóżmy 15 spotkań z rzędu wiadomo, że gramy troszkę inaczej niż w pierwszym i ten poziom skupienia jest na troszkę innym poziomie, wtedy właśnie konstruujemy przynajmniej ja konstruowałem akcję dużo szybciej i wtedy właśnie nie zawsze ta formacja mi odpowiada. dlatego stwierdziłem, że na ostatnich, chyba tam około 8 albo 10 spotkań zmienię na formację 4-4-2 gdzie generalnie no, tragicznie mi się nim grało, tym razem było e, troszkę inaczej i chłopaki sobie dawały radę w tym ustawieniu a w szczególności właśnie Garincia z Neymarem mimo to pożegnaliśmy dwie ikony które zastąpił no jedna już na pewno legenda ikona futbolu aczkolwiek jeszcze nie w wersji białej a czarny Cristiano Ronaldo w wersji inform powraca do mojego składu za ponad 2 miliony monet była tutaj również opcja zakupienia ponownego Johana Cruyffa który aktualnie kosztuje 2,8. 2,8 ja mam na koncie jeszcze 800 tysięcy monet także na spokojnie była taka możliwość biorąc pod uwagę że Ronaldo już teraz kosztuje 200 2 200 tysięcy moc. Zgadza się ja go, troszkę udało mi się go wystajpić dlatego że kupowałem go w niedzielę, bo w Champions całe skończyłem już w sobotę w nocy, czyli naprawdę tempo rozgrywania tych spotkań było dosyć szybkie, a to, to tylko z jednego bardzo prostego względu. A to wszystko dlatego, że kolejny weekend rzędu niestety mnie wyrzuciło Nie pierwszy raz w tej Fifie, trzeci raz już w tym miesiącu Na szczęście miesiąc listopadowy za nami, mam nadzieję, że ta zła pasta się zakończyła Miałem lekkie konsultacje z moim dostawcą internetowym, no bo raczej wyrzucenia z gry online nie powinny mieć miejsca w 2020 roku Przy aktualnie technologii, no niestety tak się stało i musiałem sobie odjąć jedno zwycięstwo z bilansu końcowego Właśnie na rzecz tego disconnecta przegrałem dwa. 12 mecz, właśnie disconnect mnie dopadł w kolejnym meczu, meczu numer 13. Reszta spotkań już po naprawdę, jak na mnie, dosyć czystym raju była dogrywana tego samego dnia, ale już. Offstream. I wszystko układało się naprawdę pięknie, grało mi się znakomicie, aż do ostatniego spotkania, gdzie nie ukrywałem, e, gdzie nie ukrywałem naprawdę sam sobie, e, zintowałem tę rangę. I mimo, że zdobyłem teoretycznie najwyższą rangę w grze z wynikiem 27 na 3 1 disconnect, to przegrałem właśnie ostatni mecz po rzutach karnych e, przy wyniku 1 do 1 z niezbyt dobrym graczem, nie oszukujmy się. Troszkę już go zlekceważyłem, czego zazwyczaj nie robię, ale myślę, że to już była dosyć. E, mocno kwestia zmęczenia jednego w pół do czwartej, troszkę inaczej się gra właśnie niż te początkowe mecze mimo to jestem bardzo zadowolony z tego weekendu, bo jest to jedna z lepszych moich weekendówek, biorąc pod uwagę liczby, tak jak na przykład 140 bramek strzelonych w jeden weekend, to naprawdę coś, co może zaowocować w przyszłości, myślę, że przyszła liga weekendowa na pewno, na pewno będzie lepsza mam nadzieję, że nie tylko w cyferkach, ale również i, i w końcowym właśnie bilansie a tak będzie ustawiona, jest aktualnie ustawiona moja drużyna. Właśnie będę od początku tym razem grał 4-4-2. No grało mi się... Ok, co prawda jest to dużo gorsze zabezpieczenie defensywy Jak chociażby w takiej formacji 4-2-3-1 Aczkolwiek pod dłuższe granie A takie również planuję w ten weekend na raz To formacja 4-4-2 zdaje się lepsza właśnie dzięki temu Dzięki temu, że ci zawodnicy zdecydowanie wyżej i częściej wychodzą do ataku Co pewnie też jest zasługą mojej taktyki oraz ustawień poszczególnych zawodników Ale do tego przejdziemy już zdecydowanie w innym materiale, no wiadomo, jednak tak taktykę trzeba czasem ją e, dopieścić, dotrenować i jeśli chcecie tak, żeby taki materiał się pojawił z moją własną taktyką to dajcie znać w komentarzu i wtedy no pomyślimy co da się zrobić. Jak wiadomo przyszła drużyna tygodnia nie prezentuje się absolutnie e, najlepiej i Możliwe, że będzie to jedna z gorszych nawet w tej chwili, także może dobrze, że nawet ta topka nie została wbita, bo tylko bym się zdenerwował e, że za kolejne top 200 e, bym zarobił 100 tysięcy monet z paczki ze informami e, Tutaj tych paczek będą, no dwie paczki będą, po trzech informów, ale no tutaj oczywiście 60 tysięcy monet, jak co weekend to historia się zatacza, ale przypominam tylko, że tutaj nie gramy dla nagród, gramy dla wyników i to jest najważniejsze i najważniejsze jest to, żeby w przyszły weekend było jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału do końca, jeśli Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i słyszymy się już następnym razem. Po!